Kuba, za chwilę pierwsze sparingi. Dla ciebie sezon oficjalnie rozpocznie się jednak od mistrzostw Ekstraligi. Co sądzisz o tym turnieju i delikatnej zmianie terminarza? Dokładnie tak. Już w ten weekend zaczniemy pierwszy sparing. Później, tydzień później mistrzostwa Ekstraligi, więc tutaj myślę, że fajne zawody i jakieś nowe doświadczenie. Wiadomo, zawsze kiedy startuję, chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Przed tobą ostatni rok startów jako młodzieżowiec. Zmienia to coś w twoim nastawieniu, czy przygotowujesz się tak jak do każdego kolejnego sezonu? Myślę, że nic to nie zmienia. Podchodzę tak jak zawsze, tak jak rok wcześniej. Tak samo teraz się przygotowałem nawet jeszcze mocniej, więc tylko przygotowania jeszcze były mocniejsze. Pytam o to nastawienie, ponieważ ostatni rok był dla ciebie bardzo dobry, zarówno indywidualnie, czy drużynowo, czy też w parach z Mateuszem Świnickim. Także pytanie, czy jest plan zakończyć też ten nadchodzący sezon z przytupem i ten wiek juniora skończyć z masą sukcesów? Tak jak mówię, zawsze chcę się pokazać z jak najlepszej strony, a wynik też zawsze, tak jak mówię, zawsze chcę się wygrywać, nie zawsze to wychodzi, ale z takim samym nastawieniem będę jeździł we wszystkich imprezach jak w poprzednim sezonie. Rozmawiałem wcześniej z Bartkiem Smektałą i z Fredrikiem Lindgrenem. Pytałem ich o obóz integracyjny, który miał troszkę taką inną formę. Był bardziej właśnie nastawiony na tą integrację zamiast na przygotowania fizyczne. Jak tobie on przypadł do gustu? Dokładnie, bardzo fajny obóz, taki inny. Taka integracja z chłopakami. Fajnie sobie zawsze chodziliśmy na jakąś saunę, jakieś spa, też jakieś treningi też były w terenie, jakieś lekkie bieganko, ale to tak wszystko tak normalnie, nie jakiś zajazd, więc bardzo fajny obóz i myślę, że na plus. I na koniec chciałbym cię jeszcze prosić o może taką małą zachętę dla kibiców przed tym zbliżającym się pierwszym meczem z Fogą Unią Leszno. Co mogę powiedzieć? Zapraszam wszystkich kibiców na mecz. Musicie być na stadionie i wspierać nas. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki bardzo.